Hej, kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym Daily Vlogu. Aktualnie rodzice zaprowadzili swoje dzieci do szkoły, do przedszkola i jadą. Gdzie jadą? Dostałam info od Was, że w Biedronce znowu jest wyprzedaż, ale tym razem narzędzia i jakieś tam takie dla tego pana rzeczy, no, więc... Dobrze, powiedziałaś już porę, to jeszcze zacząłem zrobić kanapki. Na drogę. I owoce. Zawsze pakujemy sobie, jak dziś jedziemy, jak szukamy znowu kolejnych płytek czy czegoś, to kanapki robimy. Doszło do tego, że do Biedronki trzeba być, brać prowiant. No i dzisiaj dla tego pana coś poszukamy. Tego pana. Dla mnie narzędzia tego jakieś? Pana. Jakie narzędzia, to będzie tam jedna walizeczka. No nie, już teraz wszystko mamy. Dzisiaj będzie busy dzień, bo... Jest wywiadówka u Lili, u Mii. Dziewczyny mają angielski, tańce, basen i powiem Wam, że to trzeba tak zorganizować. Musieliśmy wplątać w ten nasz dzień babcie, bo nie dalibyśmy rady. A jeszcze co najlepsze, i u jednej, i u drugiej były wywiadówki o 16:30, to ja mówię, no nie wiem, to jak się rozdzielimy, bo trzeba iść na angielski z Miją, to pójdzie Paweł, na tańce z Lili pójdzie babcia. No i ja musiałabym uskoczyć jakoś dwie wywiadówki, ale dostałam SMS-a, że zmienili godzinę, że o 17:00 w końcu jest druga. Także pogadam sobie trochę tu. Tyle. Tak. A to taka wywiadówka na pierwsze półrocze, to już druga teraz jest, tak? Bo było jedno spotkanie, teraz drugie spotkanie, tak. Więc porozmawiam sobie tam z nauczycielkami, jak idzie moim dziewczynkom, ale mieliśmy jechać do Biedronki. Tu też. Tutaj jest, od której to otwarto? Od 10 chyba. No rozmawiasz zamiast wprowadzić. Powiedziałam, że jedziemy najpierw do Biedronki. Się zagadał on, zamyślił się. Ja gadam z Wami i wiem, gdzie jedziemy. Tutaj to od 10 chyba dopiero otwarte, także jest wczesna godzina, bo to dopiero 9. Ogarnęliśmy dziewczyny, wypiliśmy sobie kawkę, chwilę pogadaliśmy. Ja jeszcze, słuchajcie, byłam u Iwci i u Boryska i to jest tak wspaniałe dziecko, że ja jeszcze takiego dziecka nie widziałam. Usypiała go, przyszłam, no to... Wyobraźcie sobie, że usypiała go. Dobra, Totku, mogę Ci tak, trochę ponagrywam z tej strony. Usypiała go, ale jak przyszłam, to musiała mi otworzyć drzwi, więc miała go na rączkach. I Borysek, tygrysek, patrzy się na mnie i się uśmiecha. Które dziecko przed snem jest szczęśliwe, że przyszła ciotka? No żadne, ale z moim głosem, jak zaczęłam opowiadać, co ja dzisiaj będę robić i tak się na mnie patrzył, no tak się śmiał, że słuchajcie, dla mnie to było coś wow. O, dzwoni właśnie mama, bo ma iść do kina i muszę się podpytać, na którą godzinę. Halo, mamoś? Na którą ty godzinę idziesz do tego kina? Na 17, ma o 17, Lili ma tańce. Dobra, jakoś to załatwimy. Jakoś to musimy zrobić. Dobra. To może ty ją podprowadzisz, a to ci ją odbierze. Także taki jest Borysek. Jest po prostu wspaniały. Zaczęłam opowiadać, patrzeć na niego, rączki trzymać. Tak się do mnie uśmiechał. Taki był szczęśliwy. Za każdym razem, jak przychodzę, jest taki szczęśliwy, że Iwcia patrzy się, wysłała mi właśnie wiadomość, że usnął sam. Szybciutko. Cięż, wystarczy, że ciocia Doriska. Wymęczyłaś go, no opowiadałaś mu jakiś Męczył głupot. Się. Jak to ja, zagadam go. Zagadam te wszystkie dzieciaki. Głowa go zabolała, to przed spać. Ty, jaka głowa? Bez przesady. Idziemy po narzędzia, czy nie? No. To może zaoszczędzimy trochę czasu, bo na to wszystko będziemy go kaszy zabrać. O, tutaj masz wyprzedaż, no, na te wszystkie rzeczy. To widocznie na tamte nie, tylko na to, co tutaj jest, to, co zostało. No. Popatrz sobie, a ja Ci powiem, że w jednej Biedronce byliśmy, to było bardzo dużo. To może tam u Ciebie na Michałowie. Tam jest sporo rzeczy. Dobra, przepatrzymy. A co to takie fajne? Kupujemy dziewczynom takie święte? Nie kupujemy. No czego? No bo nie ma gdzie tego trzeba. Fajne. No i jak, Tadeczko? Zakupy udane? Żyje. Zakupy zrobione, no to co robimy teraz? Myślę, że pierwsza Biedronka to czas na pierwszy posiłek. Pasuje? A druga Biedronka? No, mam tylko owoce jeszcze, także trzeba się otrzeszać z tymi Biedronkami. Trzeba się ograniczyć. Mieliśmy jechać do tego sportowego, ale okularki tutaj były i czepki, bo tak naprawdę chodziło nam o czepki. Żeby kupić mi czepek i Lili czepek. I dlatego mamy cały bagażnik?
Na powół, bo chodziło nam oczepki? To twoje rzeczy są, hello. Obczepki mieliśmy jechać tam do sportowego, dałem jeden. Spokojnie, możesz dużo rozmawiać, bo i tak zimne. A pizza? Pizzę wczoraj robiłam, także zajadamy. Jedna biedronka zajczona. Zobaczymy, co będziemy później jeszcze robić. Możesz mówić, bo i tak zimne. Wyszliśmy z drugiej biedronki, proszę bardzo. Już przestałem układać. Mówi, że nie ma miejsca w bagażniku, jedziemy do domu. Miałem jeszcze na początku werwę do układania, ale teraz mi dorzucasz cały czas świeży kawałek. Oj, polecam wam bardzo ten smartfonik dla dzieci. Mijeczka cały czas im chodzi, widziałam, że będzie zadowolona. Cały czas w torebeczce trzyma, jest superowy. I już do ostatniej podjeżdżamy i już wracamy. Co to, Dziulko? Wystarczy na dziś już chyba. Tak, no nawet nie mamy miejsca. To jest największa biedronka na Michałowie. Tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy. My popatrzymy jeszcze raz. Zabawki. Nowa biedronka, nowe możliwości. Proszę bardzo! Aurole! Ja też. Ale mam. Aś mnie urządziłaś. Kupiliśmy jedną tylko drabinę, ale teraz była promocja, że jedna i druga gratis. I mówię, dobra, to kupimy w drugim sklepie, jak będzie. Oddamy i kupimy dwie za tą samą cenę. Kupiliśmy, oddaliśmy jedną, kupiliśmy dwie i kupiliśmy jeszcze dwie. Bo Iwcia chciała, Aga chciała, także teraz już naprawdę jedziemy do domu. Proszę bardzo, proszę bardzo. To są nasze zakupiki. Nie wiem, czy wszystko bierzemy. Chyba wszystko. Zobaczcie teraz te szklaneczki. Moja mamusia bardzo chciała. Kupiłam jej w Lidlu i niestety była jedna już rozwalona. Nie miałam paragonu, nie mogłam oddać. Zabieram. To jak wam powiedziałam super, to zobaczymy, czy to super. To jest super. O, też zabiera jedną drabinę. Proszę bardzo. Jedną kupujesz, drugą gratis. Jedną kupujesz, drugą gratis. Dobra, lecimy, ogarniamy się. I bluzka przejdzie. Jaka gruszka? Bluzka powiedziałam. Bluzka? Bluzka. Bluzka? Bluzka. A wróżka, a jaka wróżka? Zębuszka. To do Miusi? Do mnie. Rzeczywiście, bluzka, zębuszka to tak nie pasuje. I dostanie zabawkę. Jaką zabawkę? Chyba pieniążka. I zabawkę sobie kupi. No więc, dziewczyny już zapakowane, wcinają sobie paluszki teraz. Co zjadłyście szybko w szkole? Zupę. Mija, a ty tak na szybko już obliczyłaś, co kupisz sobie za swoje zęby? No to co kupisz sobie za zęby? Lalkę Barbie. No, może wystarczy. A nie z balkocem. Mija, nie za dużo już masz tych lalek. Z balkocem, z Elzą i z Anną. Zestaw. Ale przecież możesz sobie wszystkie lalki zrobić z warkocza, bo mam już spuszczone. Jedna miała na przykład dwa kucyki, a druga miała warkocze i nie powiedziałaś, że chcesz, żeby była rozpuszczone. Także żebyśmy mieli fryzurę i lalce mojej nowej, co od dawna ją dostałam. Zrobiliśmy dwa warkocy. Zrobię. Dobra, jedziemy na ten basen, bo na basenie powiem ci, że też lepsze cyrki są, szybko tam wchodzisz, a ty nie masz klapek. Ja tu nie wchodzę, ja to muszę załatwić. Dwie sprawy. Właśnie, i tak to jest, że ja zawsze muszę. Bo ty masz klapki. Jesteśmy już ogarnięte. Jedziemy na górę. Panience, zachciało się do toalety. Nie, minus jeden nie. Dlaczego? No bo pojedziemy gdzieś bardzo nisko i daleko, daleko i nie mamy czasu. Zdążyłyśmy, już jesteśmy na basenie. Jesteśmy. Za chwilę Lili się przebiera. A my z Mijeczką tutaj sobie przychodzimy i zawsze patrzymy, jak dzieciaki pływają. Tu jest Mijeczki zestawik. Proszę Badziu, pysie Badziu. Proszę z sosikiem, mięsko, ogóreczki. A ja mam wczorajszą pizzę, także... Tak, proszę. Taki mamy lunchek. Czekamy. Łupsik. Lili jeszcze się przebiera chyba w szatni, tak? I masz wodę. Widzisz, dobrze, że wzięłaś wodę, Mijeczka, to masz co pić. Jakiś pająk ci się do jedzenia dobiera. Lili już wysuszona, proszę bardzo. Piękne, suche włoski, a spotkaliśmy tutaj tatunia. Pokaż, Lili, co tutaj masz? Coś, a tak, od cioci Aki. Wszystko długo zeszło. Lili teraz odrabia lekcje.
mineczka tutaj jest. A, kupiliśmy piłki, zobaczcie dziewczyny. Piłki do siatkówki. Ja widziałam, już sobie zagrałam. A teraz, kochani, idę tam gotować chyba i coś tam zrobimy na kolację. Mija już wykąpana, Lili się jeszcze wykąpie, a ja jadę na shoppingi. Weszłyśmy do rezerwy, no i pewnie się trochę tego jest, także szybko z Agą się umówiłam, zobaczymy. Sukienki chciałam popatrzeć. No jakieś płaszcze może, zobaczymy. Zobaczcie, inny całkiem zielony jest i jak odejdę, nagrywam telefonem aparatu, zapomniałam, więc też jest całkiem inna zieleń. Poszłam właśnie do przymierzalni i znalazłam taką sukieneczkę. Zaraz sobie ją przymierzę, taką bluzkę. Zobaczcie, jaka fajna, mijąca się. A potem, o, jest róża, tak to jest złota. Taką bluzkę zaraz przymierzę, czarną, zwykłą koszulkę. I jeszcze jedna czarna spodnie, a tą bluzkę od razu wzięłam drugą dla Iwci. I jeszcze paski, właśnie przymierzę sobie paski, zobaczę. Sukieneczka prezentuje się, tak, fajna, już bardzo fajna. No i jedyny minus to są tutaj bardzo obcisła gumka. Chciałabym sobie ją, no to widzicie, musiałabym sobie ją troszkę rozluźnić, albo nie wiem, rozpuścić rękawki, żeby była taka luźna. Bluza też jest fajna. Bardzo przyjemna, no bardzo przyjemna, fajna. Wow, fajne, też spoko, takie do latania, fajne. To masz 38? 7. To są 7? Nie, 8. 8. To ja 7 też chcę przymierzyć, no. Wow, podobają mi się. Super są. Bluza fajna. Dobra, przymierzam dalej. Ta bluzeczka wygląda tak, zobaczcie. Ona jest brązowa, ale tak naprawdę połyskuje na różowo. Dobra, założę mam pasek. Pasek wąski, też jest w promocji. I te spodnie. Spodnie bardzo fajne, ale jaki nie farta. Zobaczcie. Uwiera mnie to tu, a z tej strony metka. Teraz ciągnę pasek, luźna. Luźna też fajna, prawda? Podwójne rękawki czy coś. I to jest Anka. Szybko zmiana, zobaczcie. Delikatnie tutaj podwinęłam jedynie z przodu. Wciągnięta. Wywinęłam rękawki. Czarny jest na wewnętrznej stronie. Myślę, że nawet jak wywinięty też spoko wygląda, no nie wiem. Uuu, takie śniegowce? A dobra. Proszę bardzo. Fajne. Fajne, ale kupiłam dopiero tamte. To ile ty? Aga, no to co? No to co? No to co? Jeszcze fajnie by było tak krótkie włosy, prawda?